깼어. 아빠. 좋아요. 아이고 좋아요. 아빠. 뭐라고? 얘가 돈 생겼다. 아버지 오셔 디노? 응. 아니 już dawno nie śpi, wiesz? Już cię zabieram, mały. Dzień dobry. 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 Dzień 핵심 증인을 먼저 질의할 예정인데 국민의힘 측은 참을 예고 있고 야권은 청문회를 마친 뒤 특검법을 통과시킬 계획입니다. 김정욱 이사. 대통령 선거 서울 전성열 후보가 검사 시절 진나무 대 웃어? 오시미가 씨? 더블 후머레 그거 어플로엠 따뜻? 아빠 일로 가요. 여기서 갔다 와요. 오늘 언니 와요. 언니? 여기 갔다 와요. 아빠. 다 정리했어? 응. 엄마 이거 뭐야? 선크림. 그 오줌이 안 팔랐는데. 엄마 팔랐는데. 응. 아직도? 응. 이렇게 해야 돼요. 그러면은 안 맞다. 그치. 응. 응. 이거야? 어. 잠깐, 어, 잠깐, 엄마 이거 뭐야? 엄마 신체 맞지? 오케이. 탁! Jasmin odprowadzona do przedszkola, więc ja idę na spacer z Dziną. Wykorzystuję fakt, że jeszcze na dworze nie jest ponad 30 stopni. I takie godzinne spacerek sobie zrobimy. Właśnie sobie z Dziną przeszliśmy do parku na spacerek. Jak widzicie, tutaj górka, wzgórze,
zaraz to trawą. Jeszcze nie jest tutaj skoszone w innych miejscach. W innych miejscach ta trawa jest skoszona, ale nie wszędzie. Więc dla alergików akurat to nie jest pożądane. A mówię o tym dlatego, ponieważ kilka osób pod filmem z Q&A pytało się, może nie to, że się pytało, to nie były raczej pytania, tylko na maskę na buzi, tak jak i w tej chwili. Odpowiedź brzmi tak, jestem alergikiem i właśnie takie trawy nie są dobre, nieskoszona trawa nie jest dobra dla alergików. A w Korei też aktualnie mamy temperaturę po 35-6 stopni i taka temperatura też nie sprzyja alergikom. Jest duża wilgotność powietrza, wysokie temperatury, brak opadów, a więc sobie te alergeny latają jak chcą i przeszkadzają alergikom. Ja pomimo, że biorę leki, to właśnie przy takich sytuacjach no leki nie dają sobie rady. No i muszę czasem się wspomagać maseczką, żeby normalnie jedna zewnątrz funkcjonować, bo jakby mnie nie, to zaczęłabym kichać. I to nie jest kichanie, że raz kichnę, a potem kichnę, nie wiem, za pół godziny, ale jak już raz kichnę, to będę kichać co sekundę. I potem pojawią się czerwone oczy, będą mi łzawić, będą mnie boleć, do tego jeszcze gardło zacznie mnie boleć. Więc żeby na zewnątrz normalnie funkcjonować, no to taką maseczkę muszę mieć. Nie noszę jej cały czas, bo ja wiem, kiedy mogę sobie pozwolić na nienoszenie maseczki, a kiedy tą maseczkę muszę mieć. I od razu mówię, że jak będą się znowu takie komentarze pojawiały, typu, co znowu restrykcje wprowadzają, że maseczki trzeba nosić, że musicie nosić, albo po co mi ta maska, to po prostu będę usuwać te komentarze, bo nie chce mi się wielokrotnie to samo odpowiadać. Poza tym, w Korei noszenie masek jest normalną rzeczą. Tadam! Co za odkrycie. Tu wiele ludzi ją nosi ze względu chociażby jak są przeziębieni, a z powodu zanieczyszczenia powietrza i z wielu innych, mogą mieć wiele innych powodów. A tutaj maseczki są znane długo, długo przed tym, jak kazali je nosić w tym czasie. Nie będę tutaj mówić dokładnie o co chodzi, ale domyślacie się. Tutaj maseczki są w Azji znane jakoś, nie wiem, gdzieś mi mignęła informacja, że od około XX wieku już się pojawiły tutaj. Więc bardzo długo. Także to na tyle, jeśli chodzi o temat maseczek, maseczki u mnie. Tak. Poza tym, ja się jeszcze z Wami nie przywitałam. Także cześć wszystkim, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Wybaczcie za tak długi wstęp maseczkowy, ale wiecie, są sprawy, są rzeczy, które trzeba wyjaśnić. A to była sprawa priorytetowa najpierw, więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. A i co? Dzisiejszy vlog będzie vlogiem. Wygląda a nasz dzień, w sumie mój dzień, bo ja większość czasu jestem w domu i zajmuję się dzieciakami. Właśnie jak wygląda dzień z dwójką dzieci, jak sobie radzę i tak dalej, więc mam nadzieję, że Wam się taki vlog będzie podobał.
spacerku, jak widzicie, mam kupioną kawkę, więc wracamy do domciu, wypiję kawkę, pewnie arbuza sobie zjem, bo wczoraj kupiliśmy z mężem i zobaczymy, co będziemy dalej robić. No i koniec. Dzień dobry, pobudka po mamie. Jeden z drugim. Wake up. Wake up. Właśnie skończyłam ogarnąć mieszkanie, bo pranie mi się robi, zaraz pewnie się skończy, jedno i drugie będę musiała zostawić, ale to już będą rzeczy dziwne, bo my jego rzeczy bierzemy osobno. A no i zaraz będę się zabierać za robienie kolacji. Mamy dopiero godzinę 12, ale wolę wcześniej przygotować, żeby mieć po prostu luźniejsze popołudnie, jak już Jasmine odbiorę z przedszkola, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę. A dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszne żeberka. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu. Ja czekam na pranie i zabieramy się za robienie żeberek. My właśnie przyszliśmy po Jasmine. Tutaj kolega ma dobry humor, jak widać. Annyeonghaseyo. Pali, pali simbol. Jak widzicie, Jasmine jest już z nami dzisiaj w przedszkolu. Jasmine miała różne zwierzątka, między innymi kraba. Kokie, krab. Kokie. Jasmine. Polandy mal kokie, krab. Kokie. Jej hejusejo, krab. Krab. Kokie, tak. I właśnie miała kraba w przedszkolu i się trochę tego kraba bała, ale jakoś dała radę pogłaskać. Później pewnie dostaniemy zdjęcia, więc ja Wam tutaj wstawię. On mi dzisiaj wieczorem przyjedzie, a tata jest w pracy, więc no nie będzie codziennie szybciej kończył. Dziecko. Innego mamy. Bye bye. Bye bye. Taś jak jechę. Krab. To. Nie chcesz? Silo? Okej, okay, nie będę cię zmuszać. Min, co masz? Jego boja. ABC cookie. ABC cookie. Ciasteczka ABC. Przyszły też i rachunki.
do zapłaty. Papa, i tak się prezentuje galbi dzim, który gotowałam dzisiaj. Oczywiście tego wyszło więcej, ale przełożyłam do mniejszej miseczki, żeby niecały garnek na stół, więc my siadamy do jedzenia.